Idziemy nagrać. Nagrywać Alfa Romeo do sprzedaży. Od tyłu zaczniemy. Alfa jak Alfa. Giulietta 1.6 JTD. Lakier w miarę zadbany. Łapany z tyłu i z przodu. Letni Michelin. Spokojnie. Spokojnie na dwa sezony jeszcze. Obejdziemy ją całą w koło. Z przodu tak samo Michelin. Tarcze nawet rantu nie mają. Klocek jest. Nie będzie widać pewnie. Jest gruby. Gdzieś na 60-70 tysięcy kilometrów. Auto zarejestrowane oczywiście na PJA. Z przodu ta sama opona. W ogóle na całym aucie jest komplet opon równych. Kolor jest Nero Etna teraz. Tego za bardzo nie widać. On wpada w taki lekki brąz. Przy dużym świetle to widać ładnie. Tarcze z tyłu. Też nie ma tragedii. Spokojnie. Klocek jest bardzo gruby. Te klocki można dojechać bezproblemowo na tych tarczach. Nie łapie ostrość. Pokażemy silnik, jak wygląda, jak pracuje. Środek, boczek auta. Alfa Romeo zastosowało taką skaję. Wygląda to przyzwoicie. Dywanik trochę brudny, wiadomo, autem się jeździ. Fotele nie są wypalone ani wytarte. Tu troszeczkę, oczywiście jak się jeździ, to się materiał parszczy, ale to się ładnie ułoży wszystko. Środek, kierownica, tu jest delikatnie wytarta, tak już auto zostało kupione. Słońce trochę świeci, tu jest schowek na dokumenty. O Jezus, to są jakieś niepotrzebne rzeczy. Fotel pasażera. Podsufitówka z czyściutka. Tył auta. Dobrze, odpalimy ją. Silnik 1.6 Multijet. Bardzo ekonomiczny silnik. Bezawaryjny. Pali na strzałę. Maszyna, system DNA, czyli trzy tryby jazdy, jak to w Alfa Romeo, klimatyzacja automatyczna, tak zwana klimatronik dwustrefowa. Tu wszystko jest sprawne, klima zawsze chodziła, radyjko jest CD, taki niestety w tym modelu zostało zastosowane. Silnik pracuje, 157 323 km przebieg udokumentowany,
są książki serwisowe. Włączymy radio Bahawa, posłuchamy jak silnik chodzi. Silnik chodzi przyzwoicie, bardzo ładnie. Auto jest rozgrzane, bo trzeba było dojechać na miejsce. Otworzymy teraz maskę. Jedną ręką będzie ciężko, ale mamy radę.